Ceglarz schodzi, wszedł Januszkiewicz, więc w ustawieniu zmian nie będzie, skrzydło za skrzydło. W tej chwili rozpoczęła się druga połowa tego meczu. Pieczek, drugie skrzydło, ale Pieczek źle. No i znowu, takie piłki rodzą kontry dla rywali. Musi wracać Koleżyński. I w prawą stronę atakują rywale. Znowu trochę rozklepana obrona Gieksy. Nie, Żebrowski przy piłce będzie. Chyba nie w pole karnym Jasie Jurkowski, ale jest Kamiński. Mateusz Żebrowski oczywiście. Michał Żebrowski to taki aktor. Coś mi tu nie pasowało. I patrzy, gdzie tam Krosa zagrać, ale wybiera Budzionego. Budziony trochę cofnął się po piłkę, ale już wędruje z nią w pole karne. Budziony wybiera Gąsierza, ale źle. Jest jeszcze Pieczak. Pieczak do Budzionego. Budziony trochę walczy o tą piłkę. Wywalczył ją, mija jednego rywala, mija drugiego, próba dośrodkowania, nie udaje się. Ale nawrót jest wybija. Karny, ostry kąt, ale co zrobi nawrót? Wycofuje do Wędkowskiego, ale za lekko. Jurkowski dobrze walczy o piłkę, wywalczył ją. Nie ma na co czekać, nie ma co wybijać. Gra i Rafał wchodzi w pole karne, Pieczak, lewa strona boiska, dośrodkowanie w pole karne. Kto tam zamknie? Nie bardzo ma kto zamknąć. Teraz Pieczak poczeka i wybije. No ale nie rozumiem Pieczaka. No raz czekał, dośrodkował. Nie wyszło, piłka mu spadła pod nogi i to mu... dalej grać, no nie byłoby to fair, no ale jak się raz gra nie fair, no to, to po co się usprawiedliwiać, czy teraz wybije, no. Bardziej mówię, że najczęściej zawodnicy za chwilę wstają po prostu i okazuje się, że to wcale nie było takie groźne. Owszem, jakieś zderzenie głowami, to tak, no. Ale teraz jakiś tam urazi rzeczywiście zawodnika rywala, Mateusza Żebrowskiego zdaje się. Przy Żebrowskim można wymówić, że przy aktorzy. Tak. No właśnie, już wstał i żyje. Zostanie zaraz piłka odegrana do naszych zawodników. Kamiński do Bodzionego. No on tutaj stara się pokazywać pod tą grę, ale z tego na razie nic nie wychodzi, a nie wychodzi kolejna akcja, bo Pieczak ją traci i musi walczyć. Nie fauluje rywala, prosto pod podanie, Buczek nie wychodzi. Musi. Dobrze, że Buczek teraz nie wychodził, bo to była podobna akcja do tej Słoniczanki. Moskal ma ogromne pretensje teraz do Pieczaka. Będziemy mieli niedługo pierwszą zmianę i to bardzo ofensywną w zespole Wigier, bo Dawida Strzernas już przy linii bocznej, ale teraz już piłkarze Wigier są w polu karnym, ostry kąt, dośrodkowanie po rękach, po nogach naszego obrońcy. Piłka do Buczka. Może w drugiej połowie nie gra w gry, tak, nie mają takich okazji jak w pierwszej. Oj, teraz Gąsierz kopnął rywala w głowę, ale jest przywilej korzyści dla zespołu Wigier. Oni ruszają z kontroli, teraz powolnie. Powinien podejść do rywala i zablokować strzał. Strzał z dystansu, ależ kapitalnie teraz uderzał jeden z zawodników. Mam nadzieję, że go też żółtej kartki nie dostanie, bo on jest zagrożony. No, chyba nie ma zasad dostać żółtą kartkę, bo to było przypadkowe zagranie. Znaczy tam była wysoko podniesiona noga. Tak, ale Gąsierz chyba nawet nie widział tego rywala. Chyba ten Kamil Mackiewicz uderzał tak. Znowu Bodziony. Bodziony. Pieczak wchodzi do środka. Minął jednego rywala. Trochę przypadkowo. Teraz trzeba uważać, groźna kontra Wigier. Prosto musi Jurkowski uważać, że sytuacja identyczna jak w meczu z Chodziczanką. Dokładnie to samo! To jest dokładnie to samo! Przecież to jest totalne déjà vu. Co w meczu z Chodziczanką? No, czy ja jestem na tym samym meczu? Jest nieprawdopodobne, że Buczek popełnia identyczny błąd jak w meczu z Chodziczanką. Gieksa przegrywa w tym momencie z Wigrami Suwałki 1-0. 69 minuta meczu i te błędy fatalne musiały się tak skończyć. A straciliśmy bramkę po fatalnym błędzie. No, po fatalnym błędzie, to było niezrozumienie obrońców z bramkarzem. A teraz prosto padło piłka i znowu Wigry są w polu karnym. Wycofanie, 16 metrów, na szczęście nie doszło. Teraz kontra dla Gieksy. Kujawe, nie udaje się. Rewelacyjnie nie grał, no ale zrobił różnicę przez fragmencie meczu z Miedzią. Być może jego doświadczenie będzie korzystne. Ale teraz błąd obrońcy. Gieksy, Pieczak walczy z rywalem, rywal go mija. Ale wrócił jeszcze Jurkowski za sekuracją, ale znowu błąd i znowu było groźnie. I teraz Pieczak do Bodzionego. Tymczasem jakaś oprawa za chwilę. Na sektorze drugim zdaje się. I bardzo ładnie teraz walone w trzy kolorowe, żółto, zielono, czarno,
uwagi na sektorze drugi. Na ulaci to wariaci, czego więcej dodawać? Żeby dzisiejsza forma była tak dobra jak ta forma tych małolatów, to byśmy byli zadowoleni, a tu zbliża się 70 minuta, tak? 64 na razie. Kontra teraz Wigeri, to będzie naprawdę groźne. Co prawda jest tutaj, przy napięciu, ale jest prosto podanie do rywala. Mija całkowicie linię obrony. Muszą tam Januszkiewicz uważać na tego Mackiewicza, ale dobrze Kamiński teraz i kontra teraz w drugą stronę, ale tutaj... pola karnego, czy minie rywala, czy będzie od razu dośrodkowało, to czy nie? Dośrodkowanie w pole karne, trochę za głębokie, przeszło tam wszystkich, ale wybiera... No czemu Pieczek, bo tego nie atakuje? Koleżyński, skoczony, wał. Upadł tak na głowę, no i znowu Buczek wychodzi. I czerwona kartka będzie. Tak, chyba tak, bo Buczek przewrócił rywala i pusta bramka była. I czerwona kartka dla Buczka. Tak, no niestety mamy 66. minutę meczu. Antonin Buczek. Szczęście, że trzeciej zmiany nie zrobiliśmy. Antonin Buczek opuszcza boisko. Koleżyński tam ma mocny problem, bo chyba stracił przytomność nawet. Pan Koleżyński spadł na głowę. Tak, na kręgi szyjne gdzieś tam. Także sytuacja komplikuje się. Komplikuje się tym bardziej, że trzecią zmianę trzeba wykorzystać, to może zejść ewentualnie Koleżyński. No. No nie, tu do sędziego nie ma co mieć pretensji, bo... Znaczy pretensje mają do tego, że nie wybił, no. Znaczy, że nie przerwał tej gry, no bo faule, znaczy faule. Taka akcja była, którą można było przerwać, bo Kamil Koleżyński było widać, że upadł na tą głowę. ...71 minuta. Mackiewicz jednak wybiera swojego partnera, podaje mu bardzo dobrze do zagrania, to ale świetna interwencja do Krumińskiego. Teraz Wigry z rogu. Krótko rozegrana piłka, będzie Mackiewicz znowu, ale będzie z dystansu, tym razem uderza, ale nad poprzeczką. Nie wiem, czy to tak może być, że karetka po prostu, jak oni teraz zawrócą i przejadą, będą cofać? No chyba ale pewnie nie mogą Kamila tam, bo trzeba go jakoś ostrożnie bardzo. To czekamy jak w Anglii, aż piłkarz opuści boisko, a nie gramy jak karetka jest na boisku. No przecież za chwilę Pieczak będzie robić jakiś rajd lewą stroną, daj Boże. I co, walnie w karetkę? No ale tak to wygląda, Szele, no możemy się śmiać, no ale prawie ten widok zasłania Kazimierzowi Maskalowi boisko. Nawrót teraz. No zobacz, no Pieczak prawie drzwi zahaczył od karetki, no. Ale to trzeba pochwalić teraz kibiców Gieksy, bo naprawdę mimo tych niesprzyjających okoliczności oni wspierają zespół. Wiesz, zawsze ktoś ci może powiedzieć, to boisko jest od grania, a nie żeby zawodnik pobiegi robił, ale tak, wiadomo o co chodzi. Ale to też nie może być tak, że... Szkoda, że jeszcze karetka źle zaparkowała, bo powinna w tym prostokącie dla trenera, żeby się zmieścić. Ale Budziony tu nawrota z wolnego, nawrot uderza, bo rykoszecie broni bramkę. Teraz Budziony na lewej stronie, Kujawa na prawej, Januszkiewicz na prawym, czyli gramy takie 4-3-3. Teraz wsparcie tu dla Kamila Holewińskiego po tym zejściu. Właśnie teraz do karetki będą naszego zawodnika transportować Noszowice. Zobaczymy, czy to będzie taka piłka światobramki. Tak, będzie Mackiewicz uderzał w krótki róg i tuż obok słupka piłka przelatuje. Trener nie wprowadził wcześniej, nie zrobił trzeciej zmiany. Jest Pieczek teraz pod linią autową. Dobrze, Pieczek do Budzionego. Budziony grał sobie tą piłkę, czeka na rywali. Dośrodkowanie Budziony tam była szansa. Dobrze interweniują. I bramkarz, i obrońcy. Ale oni to tak zwalniają, że za chwilę mają taką sytuację jak teraz, że piłka wędruje na skrzydło i jest groźnie, bo to jest jeden z zawodników niepilnowany zupełnie. I wszedł mu Pieczak, ale jeszcze Wigry, jeszcze będzie próbował do środkowania. Dobroński wyskakuje, ratuje sytuację, choć połowicznie, ale skutecznie. Wybita piłka na środek, Kujawa przejmie, ręka chyba była, nie? Tak, ale to może coś indywidualnie, podaje do Kujawy, dobrze, Kujawa. Dobrze, się to zapowiada, Kujawa schodził w pole karne, wybiera do Pieczaka. Pieczak będzie dośrodkowanie w pole karne, mocne dośrodkowanie. Zamykał tam Januszkiewicz, ale byli też obrońcy Wigier. Tylko nie mieliśmy jakoś specjalnie tutaj akcji do strzelania bramy. Teraz nawrót. Może teraz, ale Budziony musi zauważyć, że... Ale tu nie, Budziony zagrał na pamięć do Pieczaka, który akurat tym razem nie włączył się.
mi tu zasłania twój laptop i myślałem, że Pietrzak gdzieś tam jest po prostu. Niestety. A tu Pietrzaka nie było, no zawiodłem się trochę. Szybko wyłać będzie Bodziony. Dochodząca piłka. Bodziony. Dobre, na drugi słupek zamyka tam Januszkiewicz, ręką zagrywa. I co? Nie, to Januszkiewicz zagrywał ręką. Będzie dla niego żółta kartka. Tak, sędzia już idzie w kierunku naszego zawodnika, ale chyba bez kartki niech się obędzie. Przed tym razem będzie wykonywał. Jakieś 30 metrów do bramki, to piłka jest na dośrodkowanie raczej. Tak jest. Główka Goncerz! No i miał tam problemy bramkarz. Kozłowa ta piłka. Rzut rożny. Do tego narożnika boiska zmierzają rywale. W narożniku tańczy jeden z zawodników, próbujemy odebrać, ale nie udaje się to, natomiast inny biega w pole karne, może być groźnie. Ostry kąt, nie ma bramki. Z tej swojej nogi uderzał Maskiewicz. Jest tam Kamiński, jest Kujawa, nie wiem na co czeka Jurkowski, dopiero teraz. Dobre tam dośrodkowanie, Kujawa walczy w tą piłkę, ale zgarnie tą piłkę bramkarz i z tego nic nie będzie i chyba za chwilę sędzia zakończy już to spotkanie. Jeszcze minuta. Jeszcze może być zaraz 2 do 0, bo Maskiewicz dostaje piłkę, wchodzi w pole karne. Jest tam pierwszy Maskiewicz. Nogą, ale obok słupka. Szybko trzeba zrobić teraz ten grę. Po tej serii dwóch wyjazdowych zwycięstw przeplecionych remisem z Chojniczanką Gieksa dzisiaj po bardzo słabym meczu z wielką ilością błędów przegrywa z Wigrami 0-1. Jest to porażka całkowicie zasłużona. Do tego czerwona kartka Buczka, fatalna kontuzja Poleżyńskiego. Może jeszcze ostatnia szansa, nawrot. Nawrot do Kujawy. Kujawa na klatkę przyjmuje, ale teraz rywale znowu. Jeszcze nawrot, ale znowu przeciwnik. Jeszcze będzie jakieś jedno strzelenie może. Nie, sędzia zakończył. Koniec meczu. Wigry Suwałki wygrywają w Katowicach 1-0. Tak jak widzieliśmy, całkowicie zasłużenie. Gieksa rozgrywa bardzo słabe spotkanie. No i niestety. Tak to się kończy. Tak jak powiedziałem, jesteśmy z wami cały czas za pośrednictwem strony, a tymczasem rozstajemy się i niestety w smutnych nastrojach dzisiaj wracamy do domu. GKS Katowice, Wigry Suwałki 0-1. Do usłyszenia. Dziękuję.